Jakiś czas temu na rynku pojawiła się nowa linia tabletów, tabletów flagowych, czyli tych najwyższej półki oferowanych przez firmę Samsung. Jest to seria Galaxy Tab S2. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem urządzenia z poprzedniej wersji, czyli Galaxy Tab S. I naprawdę złego słowa na to urządzenie powiedzieć nie mogę, spisuje się ono wyśmienicie. Po wyjęciu nowego urządzenia z nowej serii mamy wrażenie, że jest ono wyjątkowo płaskie, wyjątkowo smukłe i robi to naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie. Sama obudowa wykonana jest z aluminium. Na tym aluminium będziemy niestety troszeczkę odcisków palców zostawiali, tak więc nie wiem, czy rozwiązanie takie jest lepsze, czy poprzednie, gdzie ta obudowa była wykonana z tworzywa sztucznego i takich efektów nam nie zostawiała. Niemniej jednak ja wiem, że użytkownicy dość mocno naciskają, aby urządzenia były wykonane z aluminium, ponieważ jest to synonimem wysokiej jakości wykonania. Na samej budowie, może zacznę od tyłu, mamy dwa zatrzaski, w które będziemy mogli wpinać dodatkowe akcesoria, chociażby etui na to urządzenie. Ja sobie również dość wysoko cenię akcesoria, jeśli chodzi o Samsunga, ponieważ są to zazwyczaj akcesoria, no może nie najtańsze, ale naprawdę bardzo dobrze wykonane. Skoro jesteśmy na tylnej ściance tego urządzenia, warto wspomnieć, że mamy aparat. Jak wiemy, tablety nie są priorytetyzowane, jeśli chodzi o jakość zastosowanej matrycy. Niemniej jednak ten aparat robi całkiem przyzwoite zdjęcia i powiem szczerze, że byłem mile zaskoczony jakością tych zdjęć. Rozdzielczość aparatu jest to 8 megapikseli w proporcjach 4:3, 6 megapikseli, jeśli mamy proporcje 16:9. Sam aparat jest niestety wystający i ja bym wolał zdecydowanie, żeby on był umieszczony gdzieś w rogu, nie na środku tutaj tej bocznej krawędzi, ponieważ często się tak zdarza, że trzymacie tableta w dłoni i niestety przysłaniacie palcem sobie ten obiektyw. Jeżeli on był tutaj gdzieś u góry, zdecydowanie byłoby to bardziej ergonomiczne zastosowanie. Na rynku dostępne są dwa urządzenia, mniejsze i większe. Mniejsze o przekątnej 8 cali, większe to, które Wam prezentuję, to jest 9,7 cala, 2048x1536, tak więc dość wysoka rozdzielczość. Oczywiście, jak to w przypadku Samsunga, ekran Super AMOLED, nasycony, z fajnymi kolorami. Ja powiem szczerze, że mam słabość do tych ekranów Super AMOLED i absolutnie mnie ten przekolorowany, mocno nasycony rodzaj prezentowanych tutaj barw nie przeszkadza. Gęstość tego ekranu 264 piksele na cal. Jest to gęstość jak najbardziej przyjemna dla oka i na pewno tutaj żadnego dyskomfortu, jeśli chodzi o tą rozdzielczość i gęstość, nie będziemy mieli. Na boku urządzenia znajdziemy dwa przyciski, jeden do wybudzania, drugi do regulacji głośności. Znajdziemy również klapkę, w której znajduje się karta rozszerzenia pamięci. W moim przypadku możemy ten tablet rozszerzyć o 128 giga. Pamięć wewnętrzna to już jest 32, tak więc bardzo fajnie, że tutaj producent o to zadbał. Pamięć RAM 3 giga. Procesor w tym urządzeniu jest to procesor Samsunga Exynos 5433. Również dość wydajny procesor i przy zastosowaniu go w tym tablecie nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Na spodzie urządzenia znajdziemy dwa głośniki po prawej i po lewej stronie. Głośniki znajdują się za tymi malutkimi otworkami. Mamy również gniazdo na zestaw słuchawkowy, standardowy, jack 3,5 mm. Przypuszczam, że w kolejnych edycjach, gdzie może się pojawić urządzenie pewnie jeszcze bardziej płaskie, już tego gniazda nie znajdziemy i cała łączność będzie łącznością bezprzewodową Bluetooth i zestawy stare, zestawy przewodowe będą musiały odejść w zapomnienie. Znajdziemy tutaj również złącze USB, które będzie służyło do ładowania i do synchronizacji tego urządzenia. Jeśli chodzi o samą jakość głośników, no nie spodziewajmy się tutaj nie wiadomo czego. Jak widzicie, urządzenie jest naprawdę, naprawdę bardzo cienkie. 5,6 mm. Nie dało się tu pewnie wmontować jakiś super mocnych głośników i tak faktycznie jest. Grają one stosunkowo głośno, nie ma niestety pełnej reprodukcji barw, basu tutaj też nie znajdziemy i u mnie w tym urządzeniu, które ja dostałem w momencie, kiedy używam do odtwarzania muzyki na najwyższym stopniu głośności, pojawiają się delikatne zniekształcenia. Tak więc na to warto zwrócić uwagę i chętnie zapytam Was,
osoby, które używają tego typu urządzenia, czy również na takie zniekształcenia Wy natrafiacie. Jeżeli chodzi o ergonomię umieszczenia tych głośników, również mam tu pewne zastrzeżenia. W momencie, kiedy używamy tabletu w pozycji poziomej, zasłaniamy jeden głośnik ręką. Jeżeli działamy w pozycji pionowej, oprzemy sobie urządzenie chociażby o spodnie, o brzuch, to również te głośniki niestety zasłaniamy. Biorąc pod uwagę, że urządzenie ma dość szeroką ramkę, jest to jak najbardziej pozytywny objaw z tego względu, że myślę, że Samsung nie miałby problemu, żeby zrobić ramkę węższą, ale wtedy samo użytkowanie nie byłoby zbyt przyjemne, bo chociażby tutaj ręka nam delikatnie zawsze zachodzi, wtedy byśmy narażali ekran na interakcję nie taką, jakbyśmy chcieli. Znalazłoby się na pewno również miejsce, żeby te głośniki zainstalować od frontu i mam nadzieję, że niebawem się takie rozwiązania pojawią, bo tak jak mówię, no nie jest to rozwiązanie super ergonomiczne. Na froncie znajdziemy również aparat przedni. Myślę, że w tabletach dużo bardziej istotną rolę odgrywa. Rozdzielczość tego aparatu to 2,1 megapiksela. Przy takich tabletach pewnie chętnie będziemy prowadzili różnego rodzaju wideokonferencje i myślę, że ten aparat w przypadku tabletu na pewno powinien być aparatem bardziej istotnym. Również nowością, rozszerzeniem jest panel dolny. Jak widzicie, trzy przyciski. Przycisk środkowy fizyczny, który pełni również funkcję skanera linii papilarnych, dwa przyciski dotykowe, powrót i przełączanie się między aplikacjami. Sam czytnik również uległ aktualizacji, wystarczy go teraz nacisnąć, nie trzeba po nim przejeżdżać palcem. Jeśli chodzi o jego, jak często się on myli, zależy to po prostu od jego czystości. Jeżeli go już zatłuścimy, jest on taki no, nieświeży, nazwijmy to, to faktycznie wtedy on może mieć problemy z odczytaniem tej linii papilarnej, ale to jest taki urok w zasadzie większości czytników i widzicie, że tutaj u mnie teraz no, trzy razy musiałem nacisnąć, żeby to urządzenie mi się odblokowało. Bardzo fajną, istotną funkcją jest obsługa multi-window, bardzo poprawnie zrealizowana przy tym rozmiarze, czyli tutaj już ten ekran niemalże 10-calowy pozwala nam naprawdę na pracę kilku aplikacji na jednym ekranie. Możemy sobie zrobić tak zwane split window, czyli dzielimy na połówkę i sobie przerzucamy pomiędzy jedną a drugą częścią urządzenia. Możemy sobie oglądać chociażby filmy na YouTubie i przeglądać pocztę lub możemy również uruchamiać sobie do 5 aplikacji w okienkach. Nie wszystkie aplikacje możemy wybrać. Te aplikacje, które możemy użyć w takim trybie split window, mają dodatkową informację na tym pasku, jeżeli sobie je tutaj przesuwamy i nie wszystkie aplikacje, jak widzicie, taką możliwość mają. Nowym elementem również w tym urządzeniu pojawił się Smart Manager, który nam będzie dbał o to, żeby tablet działał nam naprawdę optymalnie, czyli będzie nam ubijał zbędne według oczywiście tego programowania procesy, będzie nam monitorował baterię. W każdy z tych elementów możemy się wkliknąć i żądać dodatkowych informacji na temat kondycji urządzenia, w jakiej ono pracuje. Jeśli chodzi o wydajność tego urządzenia, nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Te parametry, jeśli chodzi o RAM, o procesor, o pamięć wewnętrzną, no i przede wszystkim również o to, że jest czytnik kart SD. Bardzo się cieszę, że nie został on usunięty z tego urządzenia. Daje bardzo duży komfort pracy. Benchmarku uzyskałem wynik 61593. Ważnym elementem również w takim tablecie jest bateria. Ona troszeczkę w porównaniu do poprzednika została odchudzona fizycznie i pojemnościowo. Ze względu na to, że urządzenie jest cieńsze, no to i bateria musiała być odpowiednio bardziej spłaszczona. Pojemność tej baterii to jest 5870. Nie działa ona nadspodziewanie długo, ale myślę, że czas pracy jest jak najbardziej wystarczający. Tym bardziej, że dysponujemy również w tym urządzeniu wersją super oszczędnego zużycia energii. Pamiętajmy, że wtedy no, tablet będzie pracował dużo dłużej na baterii, ale będziemy mieli pewne ograniczenia co do aplikacji, które możemy uruchomić. Otrzymujemy aplikacje, które aktualnie obsługują ten tryb i możemy sobie dodać chociażby Facebooka, żeby w tym trybie super oszczędnym również i Facebook był dla nas dostępny.
Kolejnym elementem, który zawsze Was interesuje, to są zainstalowane aplikacje. Do tego miejsca są to aplikacje, które dostajemy razem z tabletem. Pomimo tego, że mamy 32 giga pamięci wolnego, to niestety producent nas uszczęśliwia na siłę chociażby całym pakietem Microsoftu. I niestety jest to pakiet, którego odinstalować nie jesteśmy w stanie. Jest on zainstalowany na stałe i no, pożera on nam troszkę pamięci. Aplikacje Google'owe, oczywiście te, które mamy. Otrzymujemy również dostęp do Galaxy Gifts i Galaxy Essentials, czyli tych aplikacji, które są przez firmę Samsung rekomendowane i często aplikacje płatne również w tym programie możemy uzyskać w rozsądnych pieniądzach. Jak widzicie, innych aplikacji tak naprawdę dużo nie mamy dodanych, czyli standardowe galeria, moje pliki, kalkulator, tą nowością, o której mówiłem, to jest Smart Manager, katalog Google'owy, no i katalog Microsoftowy. Jest to w zasadzie dobrą praktyką, że nie mamy tego urządzenia przeładowanego aplikacjami. Niestety pakiet Microsoftu moim zdaniem niepotrzebnie się znajduje na tym tablecie, bo nie każdy będzie z niego korzystał, a nie możemy go odinstalować. A w przypadku, kiedy byśmy chcieli z niego korzystać, to nie ma najmniejszej przeszkody, żebyśmy go mogli pobrać ze sklepu o Play na nasze urządzenie. Sama aplikacja aparatu również działa bardzo przyzwoicie. Mniej więcej jest ona standardowa dla urządzeń Samsunga. Mamy kilka podstawowych trybów pracy: automatyczny, profesjonalny, panorama, wirtualne zdjęcie, popularny ostatnio tryb HDR. Również jest możliwość pobierania większej ilości trybów na nasze urządzenie. Tak jak już Wam mówiłem, jakość wykonywanych zdjęć przez ten aparat jest naprawdę na dość wysokim poziomie. Przypominam, że zazwyczaj w tabletach te aparaty, mówiąc oględnie, nie nadają się zupełnie do niczego. Tutaj jest jak najbardziej ok. Zważmy jeszcze na to uwagę, że w rozdzielczości 8 megapikseli robimy w proporcji 4:3. Przy 16:9 będzie ta proporcja już, będzie ta rozdzielczość w granicach 6 megapikseli. W momencie, kiedy sobie zmienimy tą rozdzielczość, pamiętajmy również, że będzie się nam działo coś takiego, że po wykonaniu takiego zdjęcia będziemy otrzymywali później przy przeglądaniu stosowne paski, które nam to zdjęcie będą, widzicie, tutaj okalały. To jest zdjęcie w 16:9, a to jest 4:3. I warto o tym pamiętać, bo na tablecie, wykonując zdjęcia w tym formacie 4:3, jeżeli będziemy je konsumowali, że tak to nazwę nieelegancko, na telewizorze, to może się okazać, że niestety te zdjęcia będą posiadały ten defekt w cudzysłowie, a mianowicie te paski znajdujące się u góry i u dołu. Aparat nawet całkiem przyzwoicie, muszę to przyznać, radzi sobie przy słabym oświetleniu. Niestety tutaj już dramatycznie pojawia nam się ziarno, aczkolwiek czułość matrycy jako takiej nie jest najgorsza. Zdecydowanie aparat również oceniam pozytywnie. Samo urządzenie podoba mi się bardzo mocno. Nie wiem, czy jest akurat sens, żeby się przesiadać z S na S2, bo tutaj tak naprawdę wielu nowości, wielu usprawnień ja przynajmniej dla siebie nie znajduję, ale chętnie poczytam Wasze komentarze, jak Wam się to urządzenie podoba. Czy Wy, posiadając poprzednie urządzenie z poprzedniej linii Tab S, myślicie o przesiadce na nowe urządzenie? Zachęcam również do subskrypcji kanału i tradycyjnie do ocenienia tego filmu. Jeżeli film Wam się podobał, liczę na łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w dół.